Tak więc zacznijmy od Gita. Co zrobimy? Otworzymy pierwsze repozytorium. Na maszynie wirtualnej wykonaj polecenie git. Zobaczysz możliwe parametry komendy gita, które możesz wykonać. Jedną z nich jest init, czyli tworzy puste lub inicjalizuje, reinicjalizuje już istniejące repozytorium. Stwórzmy katalog. Dowolna nazwa. Przejdźmy do niego. I wykonajmy polecenie git init. Jak widzisz, mamy informację, że repozytorium zostało utworzone. Jeżeli po raz pierwszy używasz Gita, prawdopodobnie wyskoczy ci informacja, podpowiedź, taki hint, że możesz sobie zmienić defaultową nazwę branch'a. Z defaultu Git używa nazwę master. Jeżeli nie lubisz nazwy master, to się kojarzy master slave, to jest poprawność polityczna również w IT niestety. No to możesz sobie ją zmienić przez tą komendę git init default branch. Jeżeli jest OK, nie musisz robić nic. Jako defaultowy branch będzie użyty master. Dobra, czyli mamy stworzone, zainicjalizowane repozytorium. Co możemy zrobić? No możemy, powinniśmy zrobić pierwszy commit, taki inicjalizujący. Stwórzmy sobie plik. Plik readme w formacie MD. To jest standardowy plik z instrukcjami do aplikacji. Tam zawsze się znajdują jakieś informacje o autorze, o licencji. Czasami o licencji, zazwyczaj jest dodawany kolejny plik licencji, ale główne informacje, na przykład jak zbudować aplikację i tym podobne. To w późniejszych etapach, jak będziemy tworzyć jakąś przykładową aplikację, przykładowy kod, to też stworzymy plik readme. Dobra, to stwórzmy ten plik, będzie pusty, sprawdźmy czy jest, jest. I teraz co należy zrobić, żeby dodać coś do Gita, trzeba wydać polecenie add. Add file, można dodać cały kontekst katalogu. Nie można dodać pustego katalogu, bo on de facto, pusty katalog nie będzie w Gicie, tak? Nie robi się tego. Dodajemy pliki. Czyli zrobimy sobie polecenie git add. I konkretnie ten plik, bo będąc tutaj w katalogu, co za chwilę pokażę, nie musimy dodawać wszystkich plików. Wtedy będzie wyskakiwał taki błąd, że przy zmianie branch'a będzie wyskakiwał, pojawiał się błąd, że masz pliki, które nie są skomitowane i zmiana branch'a może spowoduje ich usunięcie. W sumie nie będziesz mógł nic zrobić. Możesz użyć siły, żeby przejść, zcheckoutować się, czyli przejść na innego brancha, ale z defaultu będziesz powstrzymany. Dobrze, dodajmy ten plik. Jest dodany. Teraz zrobimy sobie git commit, czyli zapiszemy zmiany do repozytorium. Dodaliśmy plik. Możemy go też usunąć poprzez git rm i wtedy usuniemy po prostu ten plik. I przy komicie już go nie będzie. Ale to może zrobimy sobie taki test później. Czyli teraz tak, plik mamy dodany, no to sobie go skomitujemy. Skomitujemy zmiany. Nie to, że plik, tylko że skomitujemy sobie zmiany. Czyli zrobimy git
commit. Commit. Dodamy wiadomość, czyli message zawsze musi być dodany. Na przykład init jako pierwszy. Albo dodamy sobie wiadomość pierwszy commit. I jak widzisz, dostaliśmy informację. Zapewne też to dostałeś, jeżeli nie skonfigurowałeś wcześniej. Że nieznany autor. Tak, nieznany autor, bo ja nie, specjalnie nie konfigurowałem wcześniej Gita, żeby dostawać te błędy. Żebyś mógł zobaczyć, jakie rozwiązać, czym są te błędy, które też zapewne napotkasz, żebyś się po prostu nauczył. Czyli robimy git config. Możesz sobie skopiować, nie musisz robić tak. I robimy szkolenia. Oczywiście tutaj podaj, proszę cię, żebyś podała swój e-mail prawdziwy, który użyłaś do rejestracji na szkolenie. Jest to nam potrzebne. User e-mail. Napisałem ręcznie, ale zrobimy sobie teraz skopiowanie. Też działa. Jak będzie cię interesowało, co to za konsola, wszystko wyjaśnię. Musisz mi znać. I imię. No i to Adam. Już mamy dodane. Czyli teraz sobie wróćmy do polecenia i robimy commit. Brawo. Dostaliśmy informację, że jest w masterze hash commitu, czyli taki kod commitu. Dodaliśmy jeden commit. Jeden plik został zmieniony. Utworzyliśmy go. Mod create, czyli stworzony został plik readme. Czyli brawo, mamy działające repozytorium. Teraz jak wykonamy sobie polecenie git branch, dostaniemy informację, że jesteśmy w masterze. Super, nie? Pierwsze repozytorium. Tak się pracuje. I teraz tylko dodajemy kolejne katalogi, pliki i robimy git commit. Wszystko lokalnie tak wygląda. Trudniej się zrobi później, jak będziemy razem współpracować na tym gicie. Bo kurs w dalszym etapie poznawania gita zrobimy pełny git flow, czyli stworzymy nawet pull request, zrobimy merge, nauczę cię rozwiązywać konflikty, bo w gicie zdarzają się konflikty. Jeżeli pracuje na przykład dwóch techników na jednym repozytorium i obydwaj pushują, czyli wypychają zmiany do tego samego brancha, to w pewnym momencie spotykają konflikty, bo zmienią na przykład ten sam plik. Jeżeli dwie osoby zmieniają ten sam plik, nie identycznie, tylko w różnych miejscach, na przykład jeden usunie jedną linijkę, drugi doda jakąś linijkę, tą samą, czy tam jeden usunie tą linijkę, a drugi coś zmieni w tej linijce, ale jej nie usunie, to przy merge'owaniu, przy pull request'cie pojawi się błąd. To też takie doświadczenie zrobimy. Dobrze, czyli mamy pierwsze repozytorium. Brawo. Kolejnym etapem jest współpraca. Jak możemy współpracować w gicie? Nie będziemy się logować do swoich komputerów. Będziemy pracować poprzez repozytorium zdalne, serwowane na GitHubie. Już ci pokazuję, jak to wygląda.
Tutaj, jak widzisz, jest GitHub i szkolenia. I to jest repozytorium. I masz już to konto założone, co było logiem oczywiście. Masz login, zostałeś dodany do repozytorium i możesz na tym repozytorium już teraz pracować. Oczywiście w chwili, Kiedy to nagrywam, jeszcze ci nie ma dodanego. Jestem tylko ja. I zrobię tylko prezentację z tego, co ja mam na tym repozytorium. Na razie mam tylko materiały, które będą udostępnione również dla ciebie. No dobrze, czyli teraz jak możemy sklonować sobie to repozytorium? Czyli zalogujesz się do GitHuba i tutaj na głównej stronie będzie w lewym oknie, w lewym menu, będzie repozytorium udostępnione dla ciebie. Jeżeli stworzysz własne repozytorium, to będziesz miała więcej tego tutaj na liście. A jeżeli nie masz żadnych repozytoriów stworzonych, to będzie tylko to repozytorium udostępnione przeze mnie. Czyli wchodzisz do tego repozytorium i robisz tutaj on. Czyli poprzez przycisk code masz metody SSH, GitHub CLI albo HTTPS. Możesz dodać swój klucz publiczny, ale jeszcze nie wiesz, jak to robić, czyli to będzie w kolejnej części kursu Linux. Będziemy się uczyć generować klucze. Jeżeli wiesz, to możesz to zrobić. Jeżeli nie wiesz, to zrobimy to w drugim etapie. Najpierw sklonujemy poprzez protokół HTTPS. Czyli przed tym, jak skopiujemy, sklonujemy. Przejdźmy do ustawień. Ustawienia dewelopera, czyli tutaj na samym końcu są ustawienia dewelopera i personal access token, czyli personalny token dostępowy. Użyjmy tokenu klasycznego, tego w becie. Dzisiaj już mam dwa stworzone. Jeden dla idei, to pokażemy oczywiście później, jak pracować z jakimś edytorem graficznym. Wygenerujmy sobie nowy token klasyczny. To będzie sobie. Wiemy się oczywiście jeszcze raz. Nazwa będzie Linux. Możesz zrobić sobie datę, kiedy ma wygasnąć. Najlepiej na etapie dla tego kursu zróbmy bez wygasania. Dostęp do repozytorium i generujemy to. Mamy token. Musisz go skopiować w tej chwili. Ze względu na to, że go nie skopiujesz, to on zniknie. Będziesz musiała go wygenerować ponownie. Czyli Skopiowaliśmy. Przejdźmy może sobie tutaj, żeby go zapisać. Zróbmy coś takiego. Nie ma tutaj specjalnych, to nie musimy. Już mamy zapisane sobie w konsoli. Czyli przechodzimy Teraz idziemy już do repozytorium. Klikamy kod, klon, skopiujemy to i przechodzimy ponownie do konsoli. I robimy git. Oczywiście wyjdźmy z katalogu test. Zróbmy sobie katalog
albo repozytoria po polsku, wszystko jedno, znaczenie nazwa. I sklonujmy tutaj, wykonajmy do tego polecenie git klon i dodajemy, kopiujemy ten link, ale teraz tutaj dodamy sobie token. Z małpką. Czyli to wygląda tak. Token, małpa, github.com, szkolenia fit, materiały. Jak widzisz, nowe repozytorium, materiały. I wszystko tutaj. Dostępne. Czyli polecenie klon właśnie poznałeś, poznałaś. Kolejnym przydatnym poleceniem jest wyświetlanie historii. Można to zrobić poprzez git log. Musimy oczywiście być w repozytorium. Jak widzisz, mamy tutaj historię. Cała historia. Kto zapisywał, kto komitował do naszego repozytorium. Jest to robione od góry, czyli wrzucane zawsze na górę stosu. Kolejny commit. Czyli tutaj mamy June 9. Bardzo późno to robiłem. Bardzo wcześnie to robiłem. Dobrze, ale tak, jak widzisz, tutaj jest pierwszy commit, a tutaj ostatni commit. I tutaj masz informację, że head, głowa mastera znajduje się w tym miejscu. Czyli ten commit, ten hash jest ostatnim commitem. I to sprawdź, czy się u ciebie zgadza. Jeżeli się nie zgadza, zawsze możesz zrobić. Teraz, jak już jesteśmy w repozytorium i chcesz na przykład coś skomitować, coś dodać. Oczywiście do mastera nie będziesz w stanie, bo jest zablokowany. Ale jeżeli chcesz dodać coś do branch'a, na którym pracujesz, to robisz git pull. Jeżeli masz informację already up to date, znaczy, że wszystkie commity zostały pobrane i repozytorium jest aktywne. To historia, git log. Bardzo przydatne, bo bardzo często wykorzystuje się te hasze. Czyli mamy plik zadanie pierwsze. Na razie pozostawmy go pustym. I co zrobimy? Dodamy go, tak? Czyli pamiętasz polecenie git add. Teraz plik zadanie i git commit. Teraz z wiadomością init zadania pierwszego zostało stworzone i robimy sobie git log. I teraz widzimy. Master, głowa mastera jest tutaj. A ty ze swoim repozytorium jesteś tutaj. Czyli jesteś jeden commit dalej niż master. I wraz z kolejnymi commitami master będzie się oddalał. Wszystko się dopisze
przy merge'u, który wykonamy później. Dobrze, czyli mamy to zadanie pierwsze, plik dodany. Teraz pytanie, co zrobić, żeby to umieścić z powrotem na serwerze? Proste. Robimy git i szukamy informacji. Mamy coś takiego jak collaborate. O, to coś dla nas, tak? Bo chcemy to umieścić na serwerze, czyli współpracować chcemy. Fetch. To jest, żeby pobrać obiekty. Pull. Pobrać, zintegrować repozytorium zdalne z lokalnym. O, push. Update remote. Super. No to robimy git push. A, teraz taka informacja wyskoczyła, że naszego brancha nie ma na serwerze. No nie ma, stworzyliśmy go lokalnie. Ale git jest na tyle mądry, że mówi nam, wykonaj takie polecenie i twój branch będzie dodany. Brawo. Co się stało? Nasz branch pojawił się na serwerze. Teraz jak przejdziemy sobie na Gita, na GitHuba, widzimy, że nowy branch się pojawił i pojawia się od razu informacja porównaj i wykonaj pull request. Super, prawda? Jak przejdziemy sobie do kodu, widzimy w branchach, że jest nasz branch i widzimy katalog git i widzimy zadanie pierwsze plik. Super. Wysłaliśmy plik, współpracujemy. Ja go widzę już na serwerze, zapewne. Także już znasz podstawy Gita. Przećwiczymy sobie teraz to wszystko razem. Albo jeszcze nie, jeszcze wytłumaczę, jak możemy stworzyć na przykład, jak zarządzać takim repozytorium zdalnym. Co możemy zrobić jeszcze? Jak sobie weźmiemy, git trzyma całą swoją konfigurację. Przejdziemy do głównego katalogu. Tutaj już pokazuję. Przejdziemy do głównego katalogu. Materials. Materiały. I wykonamy polecenie ls-a. Pokazuje nam to polecenie również pliki ukryte. Pliki ukryte w Linuxie są tworzone z kropką na początku. Jeżeli utworzysz jakiś plik albo katalog z kropką na początku, ten katalog zostanie ukryty. Proste, prawda? Przejdźmy sobie do tego katalogu git. Skąd wiemy, że to katalog? Jak wykonasz polecenie ls-l, no to widzisz D, a, czyli to jest directory. Przejdźmy sobie teraz do Gita. I widzimy informacje. Branche, config, o, config jest nam potrzebny. Co mamy w configu? W configu mamy informacje o branchu zdalnym. Czyli origin nasz. Tutaj jest URL, którym go pobraliśmy. Widzimy nasz token. Widzimy polecenie do pobierania. Fetch. Jakie branche zostaną pobrane, czyli w sumie zostaną wszystkie branche pobrane. I widzimy nasze branche lokalne. To są nasze branche lokalne. Jeżeli usuniemy to stąd, to nasz branch zostanie usunięty. Lokalny. Ale już jeżeli go wysłaliśmy na serwer, no to mamy go na serwerze. Dobrze. Teraz, żeby zmienić tego remote'a na przykład jakiś inny, to po prostu zmieniamy tutaj tą ścieżkę.
Jeżeli chcesz dodać remote'a, to może też zrobimy takie zadanie, że będziemy mieć dwa remote'y. Często się tak stosuje, na przykład jeżeli chcemy synchronizować dwa repozytoria manualnie. Ale to zobaczymy. Dobra, czyli jesteśmy teraz obeznani z tym, jak wygląda remote. Wiemy, gdzie jest config. Możemy przejść do zadań. Mam katalog Solutions i w tym katalogu mam jeden plik readme. Chcę zainicjować tutaj gita, czyli robię sobie git init. Już mamy zainicjalizowane repozytorium. Teraz stwórzmy repozytorium zdalne. Pokazana mi taka ściągawka. Możesz z niej skorzystać. Tutaj musisz uważać, jeżeli masz lokalnego brancha defaultowego mastera, to tego maina trzeba będzie zmienić tutaj i tutaj na mastera. I w git remote trzeba będzie dodać token, tak jak to pokazywałem ostatnio. Token generuje się w tym miejscu. Settings, token, token classic i używaj tokenu klasycznego. Dobra, ja nie muszę tego robić, bo ten token już mam wygenerowany. Oczywiście go tutaj nie zobaczysz. Możesz tylko wygenerować go ponownie, ale mam już to dodane w poprzednim repozytorium. Tutaj jest ściągawka. Ja z niej nie będę korzystał. Będę pisał. Lepiej odchwaliło i tobie też radzę tak robić. Pisać. Przede wszystkim pisać. Pierwszy sobie wyświetlmy token. Ja mam go w poprzednim repozytorium. Się nazywało to repozytorium materials. Gicie config. Teraz sobie zrobimy git. Add plik readme, git commit. Wiadomość commit. I teraz jeszcze dodam sobie repozytorium. Będzie origin. To jest taka defaultowa nazwa. Ścieżka będzie taka sama, tylko się zmieni repozytorium i to będzie solutions. Możemy sobie sprawdzić. Push. Jak widzimy, wypuszczowaliśmy naszego mastera i ustawiliśmy również brancha master na remote jako naszego brancha, którego nasz master lokalnie będzie śledził. Jak sobie przejdziemy ponownie teraz na GitHub, świeżymy stronę, to widzimy, że mamy naszego inita i mamy nasz readme, który jest pusty. Plik readme zawsze będzie widoczny tutaj, pod spodem. Zawsze to jest taka standardowy plik z informacjami o naszym kodzie. I GitHub go wyświetla jako stronę główną naszego repozytorium. Dobra, wróćmy sobie na serwer. Co mamy na serwerze?
na serwerze teraz mamy pusty plik. Chcemy sobie zrobić, chcemy coś napisać do tego pliku. No to zróbmy, sobie nowego brancha. Jest taka zasada, że nie robimy zmian w masterze. Nie powinno się robić. Można, jeśli nie jest to zabronione. Można robić zmiany w masterze, jeżeli jesteśmy właścicielem repozytorium i ustawiliśmy polityki, że można pushować mastera do remote'a, to można robić zmiany w masterze. Jeżeli polityka jest ustawiona, że nie możemy wypuszczać mastera do remote'a, to musimy to robić poprzez pull requesty. Tak, chcę ci pokazać, jak to zrobić. Przez pull request właśnie. Czyli stwórzmy sobie brancha. Stworzymy dwa brancze, bo chcemy też wywołać konflikt. Czyli robimy brancha pierwszego. Będzie git branch. Nazwiemy go sobie develop. I kolejny będzie develop 2. One wszystkie mają tą samą historię. Żeby poznać historię, co się zmieniało, jakie są commity, robimy git log. I tutaj widzimy, co, jaka jest historia. Żeby porównać branche, bo możemy też porównać i sprawdzić, jaka jest różnica między branchami, możemy wykonać git if i na przykład sprawdzimy sobie developa do mastera. Nie ma różnic. Develop to develop 2. Nie ma różnic. Nie ma różnic, bo odbiliśmy się od mastera. Wszystkie są świeże, wszystkie mają tą samą historię. No dobra, to przejdźmy sobie teraz do developa. Checkout develop. I zedytujmy plik. To jest składnia języka Markdown. Jeżeli będziesz chciał się tego chciała nauczyć, to jest bardzo dużo artykułów na temat Markdown w internecie. Kursu niestety na tym nie będę robił, ale pokażę takie podstawowe, na przykład jak robić paragrafy, duże czcionki, pogrubienia. Zrobimy sobie przykład. Przykład sobie zrobimy jako trzeci paragraf, jako pierwszy paragraf to będzie kończone etapy. Jak zgłosić ukończony etap? Tutaj będzie zgłaszał ukończenie etapu. Zgłaszała. Żebym wiedział, że mam sprawdzić i potwierdzić, czy wszystko jest dobrze. Bo każdy etap, na każdym etapie będę sprawdzał wiedzę, czy wszystko zostało utrwalone, wszystko zrobiłeś dobrze. Tak, żeby mieć pewność, że na pewno się nauczysz. Nie będzie to, tak jak mówiłem, nie będzie to offline'owe szkolenie, bo to nigdy nie działa. Robiłem wiele takich szkoleń i to nigdy nie działa. Zawsze musi być interakcja. Ale takie stricte siedzenie w szkole też nie działa. Najlepiej jest zobaczyć przykład i sobie wymyślić przykład i zrobić ten przykład. Nie ma nic lepszego. I szukać informacji w internecie, ale nie będziesz musiał szukać w internecie. Moje filmy dokładnie pokażą ci podstawy. Zaawansowane rzeczy odsyłam do internetu. Może powstanie kiedyś kurs zaawansowany, ale git jest tak obszerny, że to szkolenie będzie naprawdę duże. Nie chcę się skupiać tylko na gicie, chcę pokazać całego DevOpsa. Dobrze, wracając do naszego przykładu.
Mój użytkownik będzie taki. I ukończenie etap pierwszy. Mamy plik. Git log na razie się nie zmienił. Nic się nie zmienił. Zrobimy git commit. Dodam przykład develop. I mamy informację. Nie wykonaliśmy git add. Zrobiłem to specjalnie, żeby ci pokazać, że jeżeli zapomnisz dodać GitHub, nie możesz skomitować. Zawsze dodajemy plik. I dopiero wtedy komitujemy. Dobra, i teraz sobie sprawdźmy historię. Co się stało? Doszedł nam nowy commit. Super. Dodano przykład w develop. Teraz zrobimy sobie git if develop do mastera. Jak widzimy, w masterze nie ma tych zmian. No, bo nie ma. Tak samo jak sprawdzimy do developa drugiego, nie ma tych zmian. A develop drugi z masterem ciągle jest ten sam. Dobra. To teraz sobie przejdźmy, wypuszczmy może git push minus u. Na serwerze branch, którym będziemy śledzić, będzie również się nazywał develop. Oczywiście możesz sobie sprawdzić, że o, widać develop, jest nawet pull request zrobiony, to zróbmy sobie tego pull requesta teraz. Domerdżujmy te zmiany. Tutaj będziesz musiał dodać mnie jako osobę sprawdzającą, reviewers, żebym wiedział, że coś jest do zmerdżowania. Nie merdżuj sama. Ja będę merdżował za ciebie. Jeżeli sprawdzę, domerdżuję, dostaniesz informację, że pull request został zmerdżowany, to znaczy, że wszystko jest git. Wszystko jest dobrze, działa. Możemy sprawdzić, jaka jest zmiana. Zmiana readme. To, co napisaliśmy w tekście. I nie ma żadnych błędów. Możemy merdżować. I merged. To znaczy, że zmiany zostały dopisane do mastera. Jak widzimy, jest nasz check. No dobra, to wracamy do konsoli. I co teraz? Nasz master nie został zaktualizowany. Jeszcze, to przejdziemy sobie do git develop 2. Czeka to oczywiście. Jesteśmy na developie drugim. I tutaj w tym pliku, tutaj robię taką akcję, tak jakbym pracował w dwie osoby na jednym repozytorium. I zedytuję plik i też dodam. I dodam tu informację, będzie on. No
i zrobimy sobie git add. Readme. Git commit minus m. Tutaj zmiana z developa. To robię tylko, żeby śledzić zmiany w logu, żeby ładnie poznać, co się stało. No i zrobimy sobie też git push minus u origin i developa. No i przejdźmy do GitHuba z powrotem. Widzimy jest. To robimy sobie teraz pull requesta. No i mamy informację cannot automatically merge. Czyli nie możemy zmerdować automatycznie. No ale spróbujmy stworzyć. Tutaj nam git sprawdza i mówi ten branch ma konflikt, który trzeba rozwiązać. Przed zmerdżowaniem nie widać, nie możemy zmerdżować. Możemy zamknąć testa, ale nie możemy zmerdżować. Robimy resolve conflict. Jak widzimy, mamy informację. Develop 2 próbuje dopisać do mastera w linijce drugiej będzie i w linijce czwartej konflikt. A master obecnie posiada w linijce drugiej, w linijce pierwszej ukończone etapy i w linijce, to będzie trzeciej przykład, i w czwartej przykład. I które chcemy zostawić? Chcemy zostawić oczywiście to, co mamy w masterze, bo to, co nam przyszło w dewelopie, jest błędne. To sobie w dewelopie drugim. To za dużo. I poprawimy od razu ten błąd. Damy spację. Usuniemy pustą linię. I zaznaczymy mark as resolved. I skomitujemy. Co się stało? Możemy merdżować. To super. Merdżujemy. I teraz jak pójdziemy sobie do mastera, to mamy piękny kod poprawiony. I trzy brancze zmerdżowane do mastera. To teraz sprawdźmy, co się dzieje lokalnie w konsoli. Jesteśmy git branch. Jesteśmy w developie 2. Git log. To mamy zrobione. Mamy informację tylko taką. No to dobrze, zaktualizujemy sobie. Do aktualizacji służy git pull. Pobraliśmy informację z serwera do brancha lokalnego. Z remote'a do lokalnego. I patrzymy. Jeden plik został zmieniony. Były trzy dodane linie i dwie linie zostały usunięte. No to teraz sobie możemy zrobić git log ponownie i zobaczymy, co się stało. Do naszej poprzedniej mieliśmy tylko zmianę develop i init. To co się stało? Widzimy, że między init a zmiana w develop doszedł merge z developa, czyli commit, bo był wcześniejszy niż nasz. W developie wykonaliśmy pierwszy, dlatego historia została dodana pomiędzy zmianą w developie drugim a initem. A zmiany została dopisana tutaj, zmiana w developie 2 została dopisana tutaj. I domerdżowaliśmy mastera do developa drugiego przy naszym merdżu. Czyli teraz przejdźmy sobie do, możemy zrobić też git div między masterem a developem
drugim widzimy, że są zmiany. No new line at the end of the file. I pliki są zaktualizowane. Nasz master lokalny jest zaktualizowany, czyli jest pusty. Widzimy, że tutaj jest, są dodane linie. No to przejdźmy sobie do mastera. Widzimy, że nasz master lokalny jest 5 komitów do tyłu. No, to musimy go zaktualizować. No i zaktualizowaliśmy naszego mastera. I zobaczmy historię. Co widzimy w historii? W historii widzimy dokładnie to samo, co w developie drugim teraz. Plus z tym dodatkiem, że jest również dodany merge to zmiana z developa drugiego, czyli był zrobiony merge. Dobra, ten co przez chwilę wykonaliśmy. No to teraz sobie zrobimy historię. Master.develop. Nie ma różnic, ale master.develop wciąż są różnice. Różnica polega na tym, że poprawiliśmy pierwszą linijkę. W developie nie było tutaj spacji. Przy merge'u, przy rozwiązywaniu konfliktu dodaliśmy tą spację i usunęliśmy linijkę, pustą linijkę. Jak sobie zrobimy git develop to master, to zobaczymy, jakie były dokładnie to samo. Tutaj jest widać, to zostało usunięte z developa, to zostało dodane w masterze. No i sobie też przejdźmy teraz git branch. Git checkout develop i też zrobimy git pull update, czyli zrobimy, czyli widzimy, że w developie nie mamy zmian, została wprowadzona merge. Teraz co zrobić, żeby pobrać te same zmiany, bo jak zrobimy git log, to widzimy, że nie ma historii, nie została zaktualizowana, ale nie ma różnic na serwerze. No to co teraz mamy zrobić? No musimy domerge'ować mastera. Zawsze się tak robi, że merge'ujemy mastera. Jeżeli master jest przed nami, merge'ujemy mastera. Czyli git merge będąc w branchu develop wykonujemy polecenie git merge master. I jak widzimy, merge został wykonany. I w logu mamy już całą historię. Teraz git diff develop master nie pokaże nam żadnych zmian, bo wszystko zostało zaktualizowane. To co teraz robić, żeby to jeszcze zaktualizować na serwerze? Robimy git push. I mamy pięknie zaktualizowaną historię również na serwerze, co już ci pokazuję. Jak przejdziemy sobie wszystkie branche są aktualne i mają to samo. Jakbyśmy sobie chcieli stworzyć pull request między teraz na przykład developem do master, developa do mastera, no nie ma nic niestety. No bo mamy to dokładnie ten sam kod. Przed chwilą go wypuszczam. To możemy zobaczyć developa, możemy zobaczyć historię commitów. 6 commitów. I mamy tutaj informację,
Merge pull request. Czyli całą historię zmerdżowaliśmy. Zmerdżowaliśmy historię z mastera do developa i wypuszczowaliśmy tutaj. To samo będzie na developie drugim. Oprócz. Oczywiście. Jest jedna różnica w historii. Jak widzimy, dodano przykład, jest pull request, jest zmiana, jest merge master to develop. Nie ma pull requestu. Pull request w developie. Widoczne. I w masterze. Bo jeszcze, jak sobie porównamy teraz developa do developa, też nie ma historii. Nie ma różnicy, pliki są te same. Zrobiliśmy sobie git push. Everything update, git pull. Wszystko zaktualizowane. Jak widzimy, nasza historia, całe nasze repozytorium jest aktualne, wszystkie branche są aktualne. No i zadanie skończone. Rozwiązaliśmy nawet konflikt. To jest bardzo ważne, bo często się zdarza, że są konflikty, jeżeli współpracujemy z innymi deweloperami. No to konflikty się tworzą. Jak widzieliśmy, zmiana tej samej linii tworzy konflikt. Jeżeli deweloper doda na przykład nawet jeden znak, będzie konflikt. Jeżeli jest już to w masterze, a my nie dociągnęliśmy zmian z mastera przed wypuszczowaniem, no to będzie konflikt, trzeba będzie go rozwiązać. Z pomocą rozwiązania problemów przychodzą narzędzia takie jak IntelliJ, które mają studio do programowania i tam w bardzo łatwy sposób możemy rozwiązać wszystkie problemy, co też pokażę w późniejszym etapie. No i dobrze, i zrobiliśmy zadanie przykładowe. Teraz czeka na ciebie na GitHubie w repozytorium zadania. Czeka na ciebie pierwsze zadanie z Gita. Będzie praktycznie to samo, co pokazanie przed chwilą, tylko że przygotujesz pull requesta do mastera już ze swoim loginem. Tym samym utrwalisz wiedzę. Także zapraszam do zadań. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek problemy, napisz maila, pomogę, czy to offline'owo, czy online'owo dzwonimy się, ale nie zostawiam cię samej. Także zapraszam i czekam na rozwiązania, czekam na pull requesta. I zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu pokazowego, co będzie na kolejnej, na kolejnym etapie. A kolejnym etapem będzie Linux, gdzie będziemy się już uczyć Basha, a w części drugiej również skryptów. Także zapraszam.